Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na drugim cyklu, bo tak chyba należałoby to nazwać, czy kontynuacji tego, o czym mówiliśmy w ubiegłym roku akademickim, bo to się tak składa. Mówiliśmy o genezie II wojny światowej z perspektywy dziejów dyplomacji, stosunków międzynarodowych w mniejszym może zakresie historii politycznej, a najmniejszym, co pewnie jest mankamentem tego cyklu, historii militarnej. Dzisiaj tutaj w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki, przystanek Historia Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, rozpoczynamy drugi cykl dotyczący spraw dyplomatycznych, politycznych, polskich oczywiście w okresie II wojny światowej w latach 1939-45, który dotyczy zachowania podmiotowości przez Polskę właśnie. Ja tutaj jeszcze zanim przedstawię dzisiejszego gościa, chciałem zwrócić uwagę na pewną kwestię, która wydaje się oczywista, a nie jest oczywista. To znaczy w czasach I wojny światowej mówiło się o sprawie polskiej. Question polonaise. Wtedy najczęściej w języku francuskim używano tego określenia. Polski wapros. Natomiast w okresie II wojny światowej mówi się jednak o sprawie Polski. Mimo że została ona wymazana przez najeźdźców niemieckiego i sowieckiego, to Polska istniała. Istniała przede wszystkim dlatego, że istniał rząd polski na wychodźstwie, który był jednak rządem legalnym, uznawanym przez zdecydowaną większość państw cywilizowanych, także i przez mocarstwa. Został też uznany w pewnym momencie tej wojny przez Związek Sowiecki. Ten rząd był emanacją niepodległej Rzeczypospolitej. Istniało też Polskie Państwo Podziemne, które było podległe temu rządowi. Istniały różne agendy polskie, a zatem mówienie o sprawie Polski, rzeczowniku pisanym od wielkiej litery, jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. Szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem jest pani profesor Małgorzata Gmurczyk-Wrońska z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj w tym pierwszym programie, podczas pierwszego spotkania, będziemy mówić o sprawie Polski we wrześniu 1939 roku. Krótki okres, ale bardzo istotny. Kampania obronna, kampania polska, kampania wrześniowo-październikowa, o czym jednak trzeba pamiętać, ponieważ i w październiku toczyły się walki, w październiku ginęli polscy żołnierze w szeregach regularnej armii, ale w cieniu tych wydarzeń rozgrywała się bardzo istotna gra dyplomatyczna i polityczna. Pani profesor Gmurczyk-Wrońska jest autorką bardzo wielu prac dotyczących historii dyplomacji, stosunków międzynarodowych. Napisała również bardzo obszerną książkę Polska – niepotrzebny aliant Francji ze znakiem zapytania. I to jest praca, która dotyczy między innymi września 1939 roku, ponieważ naturalnym dążeniem władz polskich, niezależnie od tego, że uległ on zmianie, kto inny objął rządy, było zainstalowanie się właśnie na terenie sojuszniczej Francji, sojuszu skomplikowanego, trudnego, o którym trochę mówiliśmy poprzednio, sojuszu trwającego już niemal 20 lat, przechodzącego różne stadia kryzysu, ale każdy Polak w tym okresie, myślący politycznie, właśnie tam kierował wzrok, na Paryż. O tym będziemy mówić. Natomiast przechodząc już do pytań, do kwestii, chciałem nawiązać do sprawy wspomnianej podczas poprzedniego cyklu. Wtedy, kiedy trwała bitwa graniczna, bo tak się ją nazywa, 1-3 września, walki krwawe na ziemiach północnej i zachodniej Polski,
toczyła się gra, no właśnie o co? Wiemy, do tego chciałem nawiązać, że zaraz na początku września, źródła tego są w Paryżu, aczkolwiek zostają one przetransportowane do Rzymu, pojawia się propozycja zwołania Monachium, ja to biorę w cudzysłów, konferencji na obraz i podobieństwo konferencji monachijskiej, tym razem w sprawach polskich. Dyplomacja francuska robi to nieoficjalnie, podrzuca to Włochom, Galeazzo Ciano tę grę podejmuje, próbuje nakłonić też i Niemców do tego, ażeby taką konferencję zwołać. Brytyjczycy to torpedują, oni tego nie chcą i do tej konferencji nie dochodzi, więc będziemy tutaj dotykać kwestii, do których nie doszło, ale sam pomysł nie jest przypadkowy. No właśnie, jak to skomentować, jak tego typu propozycje można dzisiaj, może dzisiaj polski historyk ocenić? Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję bardzo, witam państwa, dziękuję za zaproszenie. Tak, no wchodzimy w bardzo zagęszczony czas, gdzie równolegle do działań wojennych toczyły się niezwykle intensywne działania dyplomatyczne i wcale wszystko nie było takie jednoznaczne od samego początku. To wszystko mogło jeszcze wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast rzeczywiście ten moment końca sierpnia i początku września, oczywiście będziemy tutaj, za chwilę się zatrzymamy nad tym problemem. Natomiast rzeczywiście ten pomysł zwołania kolejnej konferencji, która no w pewnym stopniu byłaby wzorowana na konferencji w Monachium. I rzeczywiście ona tak została nazwana, że dążono do tego, żeby to było drugie Monachium. O co chodziło? Wiadomo już, że Hitler oczywiście wcześniej miał Polskę zaatakować, później jest zmiana tego terminu, no bo 25 został podpisany sierpnia układ o wzajemnej pomocy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, bo mieliśmy sojusz z Francją. W związku z tym wszystko to miało tak troszeczkę działać na zasadzie straszaka na Hitlera, a może Hitler się jednak przestraszy, ale nie zacznie wojny, a przynajmniej nie w tym okresie. Natomiast no, jest już to po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli właściwie już ta sytuacja jest dla mocarstw europejskich, to znaczy w miarę, ona mniej więcej wiadomo już o co chodzi, że jednak Związek Sowiecki, który miano nadzieję, że będzie w obozie państw w obozie przeciwstawnym wobec Hitlera, tego się nie udało zrobić. Nie wchodząc już w szczegóły, na ile Wielka Brytania czy Francja znały postanowienia tego tajnego aneksu dotyczącego ziem polskich. I bez względu na to, na ile ta ich wiedza była dokładna, na ile nie, to i tak przypuszczano, że tam jest coś i że będzie chodziło o podział ziem polskich, więc z tym się liczono. I już na samym początku rzeczywiście to w dyplomacji te rozmowy były prowadzone, mamy dzisiaj dokumenty w raportach, to jest bardzo, bardzo wyraźnie napisane. Natomiast rzeczywiście strona francuska wyjątkowo przywiązywała dużą wagę do tego, żeby jednak ta konferencja była, żeby jednak zmusić stronę polską do przystąpienia do kolejnych negocjacji z Hitlerem i być może uda się jeszcze uratować pokój, przynajmniej na jakiś czas. Ja tylko jeszcze przypomnę, że później pod koniec, mówimy o 30 sierpnia, była też inicjatywa papieska, żeby te rozmowy były, żeby je zacząć. Oczywiście zakładano wtedy, że prawdopodobnie jednak Gdańsk będzie no, Polska powinna się zgodzić w imię ratowania pokoju, żeby jednak Gdańsk został przekazany Niemcom. Tam była kwestia oczywiście jeszcze korytarza. Mamy jeszcze później tak zwane 16 punktów Hitlera, które już nie zostało przekazane stronie polskiej, tylko w rozmowach z Brytyjczykami, znaczy głównie z Francuzami. I wszystko wskazywało, no przynajmniej taką nadzieję miano. Głównie minister spraw zagranicznych Francji, Bonnet, przywiązywał do tego ogromną wagę. My mamy bardzo szczegółowy zapis rozmów
rozmów, jego spotkań. Od 24 sierpnia do 3 września właściwie, czyli momentu wypowiedzenia przez aliantów wojny Niemcom, gdzie widać, jak on działa, jak on przywiązuje ogromną wagę do tego, że a może jednak tą konferencję uda się zwołać. Bardziej sceptycznie to, co powiedziałeś, rzeczywiście podchodzili do tego Brytyjczycy, właściwie oni to torpedowali. Stanowisko bardziej też takie zdystansowane zachowywał premier Daladier, chociaż był skłonny wziąć udział w tej ewentualnej konferencji. Ona miała być zwołana na 5 września. Aczkolwiek Daladier powiedział coś takiego, że możemy pójść do Rzymu, ale nie pójdziemy do Cannosy. Jest to dość wymowne. No, Daladier zdawał sobie z tego doskonale sprawę jako uczestnik i ten, który podpisał przecież się pod postanowieniami konferencji w Monachium. Co to może oznaczać? To znaczy, na ile mogą to być kolejne ustępstwa wobec Hitlera i na ile z Hitlerem jeszcze można trochę grać, a na ile to już jest rzeczywiście teren już tak pochyły, że z tego i tak czy inaczej ta wojna wybuchnie. W związku z tym rzeczywiście zgadzam się z tym, że Brytyjczycy torpedowali, bardzo dużą wagę do tego przywiązywali Francuzi. Tam zastanawiano się w tym momencie już, że rzeczywiście w momencie, kiedy Hitler zaatakuje Polskę, to Francja jako sojusznik będzie musiała w tą wojnę wejść. I to był rzeczywiście moment, to był problem, który był rzeczywiście dla nich w tym momencie najważniejszy, bo chodziło o to, żeby jednak ta wojna przynajmniej nie wybuchła w tym momencie, albo rzeczywiście zostało to odłożone. Tak jak powiedziałam, była ta inicjatywa też niemiecka, tych 16 punktów, tam się mówiło też o tym, o plebiscycie. Wszystko to było właściwie trochę na zasadzie takiej gry, pewnej wyrobienia sobie alibi, prawda, próbujemy coś jeszcze zrobić, ale i tak właściwie wszystko było skazane na niepowodzenie. Jeszcze jedno tylko rzecz dodam, że oczywiście to nie jest dokument z tego okresu, tylko z 22 września, taka nota, która powstała w francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie oni właściwie określili te inicjatywy niemieckie jako taką kolejną depeszę emską. To jest związane jeszcze z okresem wojny francusko-pruskiej, jeszcze z XIX wieku, ale w każdym bądź razie tam już dobitnie stwierdzono, że ta wojna i tak by wybuchła, że to było tylko tworzenie pewnego takiego stanu przejściowego ze strony Niemiec, że Hitler i tak był zdecydowany na to, żeby wojnę Polsce wypowiedzieć. Także rzeczywiście, stawiając tuż kropkę nad i, konferencja miała być zwołana na 5 września, do tego nie doszło. 1 września rzeczywiście wojska niemieckie wkroczyły na teren Polski i już 2 września Wielka Brytania i Francja wystosowały ultimatum do Niemiec o wycofanie z terenów, Wehrmachtu z terenów polskich. I później już będzie kolejny krok, czyli właśnie 3 września, kiedy wiadomo, że to ultimatum nie zostało zrealizowane i strona brytyjska i strona francuska decyduje się na wypowiedzenie wojny. Z tym, że tak, pierwsi robią to Brytyjczycy i to jest o godzinie 9 rano. Przed południem o godzinie 9 rano. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii, Henderson, on składa tą deklarację właśnie w związku z tym, że to ultimatum nie zostało wykonane, że strona niemiecka to zlekceważyła i informujące o tym, że Wielka Brytania wchodzi w stan wojny z Niemcami. Ribbentrop nie przyjął brytyjskiego dyplomaty, tłumacząc się bardzo dużą ilością obowiązków i został przyjęty przez, to był chyba tłumacz w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Schmidt.
No ale to wypowiedzenie nastąpiło i 3 godziny później, czyli o godzinie 12, ambasador Francji Robert Coulombre wręczył podobne pismo, podobną notę Niemcom, też informującą, że Francja wchodzi w stan wojny z Niemcami. To jest godzina 12. Z niektórych źródeł, ale nie ze wszystkich, przebijają takie określenia, że to Brytyjczycy naciskali na Francuzów, żeby wejść w stan wojny. Bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź. To znaczy tutaj wracając jeszcze na chwilę tylko do tej niedoszłej konferencji, to jednak była próba ratowania pokoju za wszelką cenę, która absolutnie już teraz była nie do wypełnienia. Natomiast oczywiście tu wchodzimy w sferę gdybania, której historyk powinien unikać, ale owe 16 postulatów Adolfa Hitlera, w tym właśnie przeprowadzenie plebiscytu na terenie województwa pomorskiego, czyli tego Polnischer Korridor, korytarza polskiego, to jest określenie propagandowe niemieckie, które dobrze zafunkcjonowało w źródłach, bynajmniej nie tylko niemieckich, świadczy o tym, że pewnie Niemcy, gdyby doszło do takiej konferencji, poszliby dalej. Tu nie chodziło tylko o Freistadt Danzig, o wolne miasto Gdańsk. Ja przypomnę, że na terenie województwa pomorskiego, to jest oficjalny spis Polski z 1931 roku, mieszkało zaledwie 9,8% Niemców. Województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu było najbardziej polskim województwem, jeżeli chodzi o odsetek mieszkających tam Polaków na terenie II Rzeczypospolitej. Przy czym Hitler chciał ten plebiscyt przeprowadzić dopiero po pewnym czasie. To znaczy prawdopodobnie chodziło o to, żeby wywrzeć aparatem propagandy, a może i represjami, jakąś presję na tamtejszą ludność, żeby jednak zagłosowała za przynależnością tych ziem do Niemiec. To się nie udało. Zresztą udać się nie mogło. To już były zupełnie inne warunki niż te, które spotkały Czechosłowację. Wypowiedzenie wojny przez Wielką Brytanię i potem po kilku godzinach przez Francję też nie było takie proste. O ile ambasador Raczyński, Edward Raczyński, nie miał w Londynie aż takich wielkich problemów, to jednak ambasador Juliusz Łukasiewicz problemy miał. Jednemu z ministrów francuskich powiedział jeszcze przed wypowiedzeniem: panie ministrze, ma pan 24 godziny na uratowanie honoru Francji. Francuzi nie chcieli tej wojny wypowiadać i te naciski tutaj polskie, one też nie były decydujące. Tu jednak oglądano się na Londyn. Gdyby Londyn nie wypowiedział wojny Niemcom, bardzo mało prawdopodobne jest, że zrobiłby to sam Paryż. To jest jedno. I teraz mamy sytuację zadziwiającą, to znaczy wojska francuskie są zmobilizowane, są jednak przesuwane ku granicy z Niemcami, stoi tam armia francuska, jest korpus ekspedycyjny brytyjski, Brytyjczycy też szykują się do wojny. Strona polska może mieć niemalże pewność, że ten front ruszy. 3 września tu w Warszawie jest przyjmowany przez większość entuzjastycznie, prawda? Entuzjazm wybucha, oto mamy tych wielkich sojuszników, nie jesteśmy w tej wojnie osamotnieni. Jeszcze dochodzi pewien element, no dobrze, co zrobią Sowieci? Niespecjalnie się też polscy politycy, w tym Beck, zastanawiają, ale wszystkim tym, którzy twierdzą, że Beck został wprowadzony w błąd, że otaczali go agenci sowieccy i przekonywali, że Związek Sowiecki będzie neutralny, polecam wydaną niedawno książkę młodego francuskiego historyka Simona Catrosa, który to samo pisze o generale Gamelin. Maurice Gamelin również był przekonany, że Związek Sowiecki zachowa się neutralnie w tym konflikcie, więc to nie była tylko jakaś taka ślepota, prawda, polskich dowódców. No tak po prostu myślano. Wiemy, wbrew temu, że znano ów aneks, prawda, to jednak było zaskakujące. Wiemy, że tak się losy nie potoczyły, o tym będziemy jeszcze mówić. Ale ja chciałem zapytać o coś, co jest chyba nie do końca zrozumiałe przez Polaków do dzisiaj, o fenomen tego, co się ładnie po francusku nazywa drôle de guerre, dziwna wojna.
No bo po co trzymać taką armię i nie ruszyć nią do przodu? O co tutaj chodziło? A jednak wypowiedziano wojnę. To rzeczywiście sytuacja jest zupełnie nieadekwatna do jakiejkolwiek historycznej analogii nawet, kiedy wypowiedziano wojnę, mając armię gotową pod bronią, mając ją na granicy, nie rozpoczęto działań wojennych na wielką skalę, bo przecież trudno za takowe uznać te, czy to no, ruchy samolotów, nazwijmy to, czy małych jednostek, które gdzieś tam, prawda, wychodziły poza linię Maginota, to nie o to chodziło. Francuzi nie chcieli walczyć. Skąd się wzięła Drôle de Guerre? Dlaczego ona była też tak nieprzyjemnym zaskoczeniem dla strony polskiej? Czy tutaj nie należy szukać naiwności polskich dowódców, polskich polityków? No właśnie, Drôle de Guerre to jest rzeczywiście... Ja bym powiedziała tak, że jest to, oczywiście problem jest złożony, natomiast można postawić, też zaryzykować taką hipotezę, która występuje oczywiście w źródłach też francuskich, ale to mówię no, w kontekście tutaj pewnych wypowiedzi Daladiera, że Drôle de Guerre to się równa w naszym interesie jest czekać. To są słowa, które wypowiedział premier Daladier, zresztą znane od dawna, funkcjonujące w literaturze francuskiej. No właśnie, Francja właściwie przez cały okres międzywojenny oglądała się na Londyn. Próbowała Londyn zainteresować terenami Europy Środkowo-Wschodniej, to się nie udawało. Później oczywiście przystosowała się do tej polityki appeasementu. Ja nie wchodzę tutaj, bo to by musieliśmy bardzo rozwijać, na ile powiedzmy te ostatnie miesiące 30, mówię oczywiście o wiośnie, lecie 39 roku, na ile to było jeszcze appeasement, na ile to była polityka odstraszania ze strony Francji, to jest temat na oddzielną dyskusję. Natomiast Francja jednak zawsze oglądała się na Wielką Brytanię i w dużym stopniu albo wchodziła w grę, którą Londyn próbował prowadzić, no albo dostosowywała się też do polityki i do planów Berlina. Wynikało to w dużym stopniu też z tego, że Francuzi zdawali sobie, przynajmniej kierownictwo francuskie, zdawało sobie sprawę, że oczywiście obraz Francji w świecie to jest ta Francja, to jest mocarstwo. Ale Francja była osłabiona już po okresie I wojny światowej i to są już te pierwsze miesiące po I wojnie, gdzie oni wiedzą, że takiego ciosu, takiej ofiary, jaką ponieśli w okresie I wojny światowej, to oni nie są w stanie już, Francja nie wyjdzie już jako mocarstwo, jako silne państwo, jeżeli miała taką kolejną wojnę. Sobie no, przejść przez taki okres kolejnej wojny, no nie zdawano oczywiście, nic nie mógł zdawać sprawy, co będzie w okresie, o czym mówimy, czyli o II wojnie i jak będą wyglądały dzieje Francji w tym okresie. Natomiast czy to jest tak, z jednej strony rzeczywiście to jest absolutne przywiązanie do pokoju, przekonanie o tym, że mocarstwowa pozycja Francji to jest, tylko wtedy jest możliwa do utrzymania, kiedy jest pokój. Liczenie na sojusznika brytyjskiego. Pacyfistyczne nastroje wśród społeczeństwa francuskiego. Nikt tej wojny nie chciał. I to oczywiście jest ten słynny artykuł, prawda, nie będziemy umierać za Gdańsk, to jest majstersztyk propagandowy, ale nawet z tych takich relacji, które przecież my dzisiaj mamy opublikowanych przez Polaków, gdzie oni rozmawiali z Francuzami i wszyscy ci Francuzi, ten przeciętny Francuz miał pretensje, no a po co ta wojna, po co ją zaczęliście, a jeżeli już, to po co się tak krótko broniliście? No i znowu wszystko przez Polaków, że tutaj mącono, że tutaj właśnie był ten taki, że to taki teren, który właśnie taki niestabilny. W związku z tym kompletny brak zrozumienia i przede wszystkim przekonanie, ma być pokój, nie chcemy wojny. To jest raz. Dwa, że już przecież od wiosny 1939 roku trwały rozmowy sztabowe i nie tylko, brytyjsko-francuskie, gdzie już wtedy pojawia się problem, że jeżeli dojdzie do wybuchu wojny, a przypomnę, no po tym 15 marca 1939 roku, czy po wkroczeniu już Hitlera do Czech, no to raczej było już wiadomo, że co czeka Europę.
gdzie oni zdawali sobie z tego sprawę, że znaczy w tych rozmowach francusko-brytyjskich, no pojawiają się tam takie określenia, że jeżeli właśnie dojdzie do wojny, to oczywiście ten główny ciężar to będzie na początku przyjmie Polska, ale Polska jako czynnik przejściowy w ogólnej strategii aliantów. I właściwie los Polski później ma być dopiero określony już pod koniec wojny, natomiast najpierw właśnie działania wojenne, czy skierować Hitlera na wschód, natomiast strona brytyjska i strona francuska musi mieć jeszcze czas, żeby się dozbroić. I to jest ciągle powtarzane. My musimy jeszcze zintensyfikować, Brytyjczycy muszą zintensyfikować produkcję wojskową, żeby być lepiej przygotowany w momencie, kiedy Hitler skieruje swoje działania, no tu w tym momencie prawdopodobnie najpierw przeciwko Francji. Oczywiście, że z naszego punktu widzenia to są rzeczy straszne. Straszne, ponieważ oczywiście, że strona polska nie była o tym informowana, już nie mówiąc o tym, że później przecież w maju polska delegacja pojechała, mówię tutaj o tej wizycie Kasprzyckiego, gdzie został podpisany przecież ten protokół wojskowy, no nie było tego, nie było tego protokołu politycznego, ale gdzie tam no, zostały zawarte sformułowania, że w momencie, kiedy strona polska zostanie zaatakowana, to te 15 dni po mobilizacji ma ruszyć front na zachodzie. W związku z tym wszystko to się odbywało dwutorowo, czyli tak, z jednej strony jest to taka próba trochę zachęcania polskiego sprzymierzeńca, bo oni się trochę obawiali, czy a może nadal będzie jeszcze zacieśniona w końcu współpraca polsko-niemiecka. No te takie rzeczywiście domysły tam się pojawiały. W związku z tym zależało im jednak na tym, żeby utrzymać Polskę w tym obozie aliantów właśnie antyniemieckim. Tu jeszcze w tym momencie równolegle wiosną 1939 roku przecież już zaczynały się te pierwsze rozmowy brytyjsko-sowiecko-francuskie, gdzie myślano o tej budowaniu tej koalicji pokoju i tak dalej. I wtedy też myślano o tym, że jeżeli udałoby się taką konstrukcję utworzyć, to wtedy zarówno Polska, jak i Rumunia, ona by oczywiście ten sojusz z Polską i z Rumunią byłby, mówię tutaj o stronie głównie francuskiej, byłby włączony do tego dużego no, porozumienia pomiędzy Londynem, Paryżem a Moskwą. Takie nadzieje miano. Czyli to, co się stało później, już we wrześniu 1939 roku, czy ta właśnie Drôle de Guerre, ta taka wojna, która była tylko na papierze, no bo została wypowiedzona, ale tak naprawdę nie było tych działań, chociaż oczywiście no, musimy odnotować, że 7 września 1939 roku Gamelin, czy ten głównodowodzący armią francuską, rzeczywiście on wydał ten rozkaz o ograniczonych działaniach tych na tej linii właśnie Siegfrieda i rzeczywiście wojska francuskie no, rozpoczęły takie działania zaczepne, ale no, bardzo ograniczone, tak jak to wynikało z tego rozkazu i rzeczywiście do tych potyczek tam doszło, ale bardzo szybko później już 12 został wydany kolejny rozkaz, który mówił o tym, że zaprzestajemy działań wojennych, czyli właściwie trzymamy się swoich linii i wojna teoretycznie trwa, ale nie ma działań wojennych. Czyli mówiąc krótko, wojnę wypowiedziano po to, żeby po pierwsze uczynić jednak nacisk na Trzecią Rzeszę cały czas, jako nacisk dyplomatyczny, a po drugie no, utrzymać Polskę właśnie wśród koalicjantów. Tak, tak to widziano. Mhm. Ponieważ faktycznie polskiej polityce nie dowierzano i obawiano się, że mogą nastąpić tam jeszcze zwroty. Zwroty, których no my wiemy, one nie były możliwe, ale to też pokazuje, jak nas nasi sojusznicy, Francuzi zwłaszcza, traktowali. Ja chciałem podnieść kwestię no właśnie tego, co jest czasami przypominane. Może gdyby Polska broniła się dłużej, gdyby kampania polska, obronna trwała nie te 5 tygodni, tylko 3-4 miesiące, to cokolwiek by to zmieniło. To znaczy historycy mają raczej ogląd tutaj negatywny, bo dochodzimy już powolutku do 12 właśnie września, czyli konferencji w Abbeville, na którą też nie zaproszono strony polskiej, a przecież można było zaprosić czy to attaché wojskowego, czy ambasadora, czy kogokolwiek, prawda, kto przecież był w zasięgu, że tak powiem, ręki, nie było to niemożliwe i gdzie podjęto decyzję, że żadnej ofensywy nie będzie,
Co więcej, tenże Gamelin zapytany, no dobrze, a jeżeli Polacy będą się dłużej bronić, czy pan, panie generale, wykona jakieś działania ofensywne? Powiedział, nie, nie wykonam. To jest rzecz niewiarygodna, no i to też jest pewien stosunek do polskiego sojusznika. Jest coś jeszcze, do czego chciałem wrócić, czy może przypomnieć, bo rzeczywiście rozmowy sztabowe prowadzono. Prowadził je minister spraw wojskowych generał Kasprzycki w maju 1939 roku, ale wejście w życie tych postanowień zostało uzależnione od podpisania umowy politycznej, a Francuzi z umową polityczną zwlekali i podpisali ją dopiero 4 września, czyli w trakcie już działań, co też niewiele zmieniło. Fenomen Abbeville, no, będący jednak pewną, ja wiem, taką czarną plamą jednak na sumieniu może naszych sojuszników, my to tak widzimy. Czym to racjonalnie wytłumaczyć właśnie z owej francuskiej perspektywy? No właśnie, jest to absolutnie fenomen. No, to, że rzeczywiście strona polska nie wiedziała o ustaleniach, no, nie została zaproszona, tak jak powiedziałeś, nikt nie został z polskich przedstawicieli zaproszony. Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, już 4 września został podpisany ten protokół polityczny, a później 9 września przecież ta umowa o formowaniu dywizji we Francji. Czyli tutaj można powiedzieć, że już to jest taki moment, kiedy że wojnę wypowiedziano, są podpisane kolejne dokumenty ze stroną polską, czyli właściwie jesteśmy traktowani jako ten poważny sojusznik, tak to przynajmniej oficjalnie wyglądało. Natomiast no właśnie ta perspektywa francuska, znaczy ja powiem tak, jest to, znaczy staram się oczywiście zrozumieć motywację strony francuskiej i jak czytamy dokumenty francuskie, to w części mogę ich zrozumieć, w części jestem w stanie ich zrozumieć, że to jest właśnie tak, no niech cały ciężar wojny przejmą Polacy, a my jeszcze poczekamy. Może się Hitler wykrwawi na wschodzie, może w ogóle pójdzie na wschód. Właśnie, bo tutaj w tym momencie, kiedy mówimy o Abbeville, dotykamy oczywiście problematyki związanej z Niemcami, ale ona w części będzie również dotyczyła działań, posunięć, zachowania strony sowieckiej, o czym zaraz pewnie będziemy mówić. Natomiast ta perspektywa francuska, czyli właśnie no trochę takie bezduszne z naszej strony, gdybyśmy na to też mieli spojrzeć, wykorzystywanie polskiego sojusznika, który przyjmuje to główne uderzenie. I tak jak powiedziałam, że czytając dokumenty francuskie, staram się ich zrozumieć, że tutaj czas odgrywał ogromną rolę, czyli to, co mówił Daladier, w naszym interesie jest czekać. Mamy opinię publiczną, która tej wojny nie chce i to jest taki argument też dla rządzących Francuzów, że no, społeczeństwo taką zajmuje postawę, więc robimy wszystko, żeby społeczeństwo francuskie nie odczuło wojny. Stąd właśnie to co się dzieje, czy to, co określamy drôle de guerre. I też podporządkowywanie się, przystosowywanie się do polityki brytyjskiej, bo tutaj oczywiście konferencja w Abbeville została zwołana z inicjatywy Brytyjczyków, ale jak najbardziej odpowiadała myśleniu i działaniom Francuzów. To było absolutnie tożsame. No poza tym Francuzi mieli realną siłę, żeby uderzyć na Niemcy. Tak, dokładnie. To jest ta wielka armia. Tak. Brytyjczycy armii lądowej nie mieli. Natomiast prawie, że nie mieli. Oczywiście. Więc tak w naszym tutaj w tym momencie nie będziemy pewnie gdybać, no co by było gdyby, ale raczej dzisiaj nawet jeżeli badacze od spraw wojskowych przeprowadzają takie kalkulacje i takie powiedzmy, znaczy opierając się oczywiście o dokumenty, które nam mówią jaką siłą dysponowali Francuzi, jaką Niemcy, na ile by to odciążyło przede wszystkim front polski, na ile by to doprowadziło przede wszystkim do osłabienia Niemiec, to jest oczywiście rozmowa na inny temat, ale Francja takie możliwości miała, bo cokolwiek powiemy oczywiście o
stanie też militarnym Francji, Francja jednak posiadała ogromną armię, Francja posiadała ogromne siły. Przecież to była armia, która była jedną z armii największych w Europie. W związku z tym ta siła rzeczywiście była do momencie, kiedy wojna została już wypowiedziana, żeby, skoro powiedziano A, można było powiedzieć B. No tego nie uczyniono w imię konformizmu, w imię... No właśnie, znaczy ja jeszcze powiem tak, może to w tych dokumentach rządowych tak nie wybrzmiewa, natomiast w dziennikach, które były no właśnie spisywane w tym okresie, kiedy to wszystko się działo, jest to o wiele bardziej dramatyczne. Jest taki dziennik Raymonda Saint-Suzana, który był bliskim współpracownikiem też sekretarza Legera i był takim niesamowicie ciekawskim człowiekiem. Ja muszę powiedzieć, że jak ja już po analizie dokumentów dyplomatyczno-politycznych i po takim rozmyślaniu właśnie, czym Francuzi się kierowali, to jak ten dziennik się ukazał i ja go przeczytałam, to ja mówię, no tak, to w końcu już rozumiem. Tak, to po prostu była w dużym stopniu i gra, w dużym stopniu przerażenie. Po prostu oni byli przerażeni. I to są bardzo ostre rzeczywiście słowa i też w tym momencie się występują pod adresem też dyplomacji sowieckiej, ale też sytuacji, w jakiej oni się znajdują, Francuzi. Oni w tym momencie nawet padają takie słowa, już jesteśmy w rękach Boga, jesteśmy w środku cyklonu, to co się wydarzyło. Nie wiemy, czy z tego wyjdziemy. Wypowiedzenie wojny, no jednak nas ustawia już na pewnym takim, no na kierunku wojennym, ale może się jeszcze da trochę odczekać. Może ta wojna zostanie zlokalizowana najdalej od Francji, odsunąć wojnę od Francji. Było w tym dużo naiwności, no nie oszukujmy się, ale i było dużo przerażenia, jeżeli można użyć takiego słowa mówiąc o dyplomacji, o polityce. Tak przynajmniej ja to odczytuję. Dodajmy, że wspomniany przez ciebie Alexis Legère był sekretarzem generalnym Quai d'Orsay, czyli takim urzędnikiem no niemalże w randze wiceministra, mającym duży wpływ na politykę. No, późniejszym też i laureatem literackiej Nagrody Nobla, co ciekawe. Tak, oczywiście też. Natomiast ja chciałem, idąc już trochę dalej, bo ten wrzesień można by było analizować dzień po dniu, całą tę grę dyplomatyczną, przejść do kwestii absolutnie zasadniczej. To znaczy wiemy, dzięki badaniom historyków niemieckich, rosyjskich, znamy to dobrze, że w Berlinie oczekiwano ataku Związku Sowieckiego. Mało tego. Naciskano. Robił to ambasador Friedrich Werner von der Schulenburg, ambasador niemiecki w Moskwie. Robiło to Auswärtiges Amt, robiono to różnymi drogami. Stalin czekał, jeszcze zwlekał, ale w końcu się zdecydował. 17 września rozpoczyna się sowiecka agresja, bardzo cyniczna, bo teraz to jest to, co umyka, ja biorę to w cudzysłów oczywiście, bo to nie umyka przypadkowo, dzisiejszej rosyjskiej polityce historycznej, propagandzie, która wraca do tego, że no państwo polskie już w zasadzie się rozleciało, w ogóle ono miało odpowiedzialność za wywołanie tej wojny, nie ma rządu, wszystko już się rozpada, rząd jeszcze jest na terenie Rzeczypospolitej, a my musimy naszych braci Białorusinów i Ukraińców chronić, tylko nie dopowiada się tego, że przecież strefa interesów nie kończyła się na Bugu, tylko kończyła się na Wiśle i Warszawa, Praga miała być w strefie interesów sowieckich. Tam miał dojść żołnierz sowiecki w 1939 roku, właśnie dlatego, że Stalin zwlekał, nie doszedł, ale ta agresja się zaczyna i teraz jaka jest reakcja państw zachodnich, naszych sojuszników, na agresję sowiecką? No, jaka jest reakcja strony polskiej? Niektórzy twierdzą, że błędem poważnym było niewypowiedzenie Sowietom wojny. Że gdyby strona polska wypowiedziała Sowietom wojnę, to cokolwiek by to zmieniło. Ja tu mam bardziej sceptyczne nastawienie. Stwierdzono fakt agresji, wojny nie wypowiedziano, ale czy to wypowiedzenie wojny faktycznie by cokolwiek zmieniło? To jest jedno pytanie. I drugie właśnie, no dobrze, jak zareagował Londyn i Paryż na wkroczenie Sowietów na wschodnie terytoria Rzeczypospolitej, na agresję militarną, bo to przecież była agresja militarna.
Tak, tak, temat rzeczywiście ciężki i no ale z badawczego punktu widzenia oczywiście pasjonujący. Tak, Polacy nie wypowiedzieli wojny, ale przede wszystkim Sowieci nam nie wypowiedzieli wojny. To nie była wypowiedziana wojna. Cały paradoks i całe okrucieństwo tego, co się stało, to jest przecież ta nota, którą próbował wręczyć Mołotow-Grzybowskiemu, ambasadorowi polskiemu. Ambasador oczywiście nie przyjął i dobrze, że nie przyjął. Potiomkin, przepraszam bardzo, Potiomkin, tak, tak, bo on został Grzybowski w nocy wezwany i Potiomkin go przyjął, tak. I chciał mu przekazać tą notę, w której właśnie stwierdził, że no, na polskich terenach jest taki bałagan, rządu właściwie nie ma. No to strona sowiecka musi wziąć pod opiekę ludność białoruską i ukraińską. No i generalnie no, wystąpi w charakterze takich opiekuna trochę zaprowadzenia porządku na terenach polskich, przynajmniej na ich części. No rzeczywiście argumentacja perfidna. Natomiast, no tak jeszcze tu podkreślę jeszcze raz, że polski ambasador nie przyjął, bo nie mógł przyjąć tej noty. Natomiast cofając się, bo mówię, jak już mówimy tutaj w tym momencie o reakcji strony francuskiej i brytyjskiej na to, co się wydarzyło 17 września. Oczywiście, że tutaj no, już ta korespondencja pomiędzy, rozmowy pomiędzy Londynem a Paryżem były i ta korespondencja dyplomatyczna jest oczywiście nam dzisiaj dostępna, jest dość też ciekawa. Natomiast no, musimy się troszeczkę jeszcze cofnąć wcześniej, ponieważ te rozmowy i rozważania i francuskie, ale i francusko-brytyjskie, one na temat Związku Sowieckiego, co Związek Sowiecki zrobi, one już były prowadzone wcześniej. Ja tylko oczywiście tutaj jeszcze też stawiając kropkę nad i, nad Abbeville, gdzie rzeczywiście postanowiono, że działania zostaną właśnie zatrzymane, że końcowe wyniki, znaczy sytuacja na froncie wschodnim, czy w ogóle w Polsce będzie uzależniona od końcowego okresu wojny. I też pozostaje pytaniem otwartym nadal, na ile strona sowiecka wiedziała o ustaleniach w Abbeville, a na ile nie. I też nie mamy dokumentów, które by nam expressis verbis to tłumaczyły, bo oczywiście są przypuszczenia bardzo prawdopodobne, że tak. To znaczy mówimy tutaj o ministrze lotnictwa Francji Kocie, ale mówimy też o sekretarzu premiera Daladiera Pfeiffera i też o tym pierścieniu z Cambridge. Czy są przypuszczenia, że jednak ta agentura Stalina no, działała i przekazała mu informacje o ustaleniach. Być może, ale nawet jeżeli nie, to wszystko, co się działo na linii Londyn-Paryż, Paryż-Moskwa i widząc, jak strona sowiecka obserwowała, sądowała, to Stalin mógł też do takich wniosków dojść, że jednak oni się nie ruszą. W związku z tym... Ja tutaj tylko dopowiem, że minister Pierre Cot pielgrzymował do Związku Sowieckiego w pierwszej połowie lat 30. i on należał do jednych z tych, no, było nie było, wybitnych polityków francuskich, którzy udawali, że wielkiego głodu jednak nie ma. Jego postawa była wyraźnie prosowiecka. No, oczywiście to są tylko pewne przesłanki, ale jest duża doza prawdopodobieństwa, tak, że Józef Stalin znał wyniki konferencji w Abbeville i to też miało wpływ na jego dalsze kroki. Tak, natomiast wracając jeszcze do tego troszeczkę wcześniejszego, ponieważ muszę to poruszyć, chociaż no, będę się starała to jakoś tak w skrócie też powiedzieć, bo to jest też temat dość szeroki. Już 24 sierpnia, czyli tuż po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow na Quai d'Orsay ich prawnicy francuscy zaczęli się zastanawiać, jak to się ma do tego paktu o wzajemnej pomocy pomiędzy Francją a Związkiem Sowieckim z 1935 roku. To był problem dla Francuzów, dlatego rzeczywiście po fiasku właściwie tych zabiegów o
realizację polityki zbiorowego bezpieczeństwa, mówimy tutaj także o Pakcie Wschodnim i tak dalej. To wszystko oczywiście nic nie zostało zrealizowane i w końcu rzeczywiście w maju 1935 roku strona francuska, został podpisany właśnie ten pakt sowiecko-francuski. Jest to absolutny galimatias prawny i to rzeczywiście na to od dawna zwracali uwagę też badacze francuscy. Natomiast jest to umowa polityczna. Tam nie było dołączonego konwencji wojskowej. W związku z tym trudno tutaj mówić o jakichkolwiek ustaleniach, które by zabezpieczały jedną i drugą stronę na wypadek agresji z trzeciej strony i ustosunkowywania się wtedy tej drugiej strony do tego, co się, która podpisała oczywiście ten pakt, do tego, co się wydarzyło. To o tyle się skomplikowało w myśleniu Francuzów, kiedy oni wypowiedzieli wojnę Niemcom. Bo w momencie, kiedy tak, i tu jest rzeczywiście clue dla Francuzów, ponieważ i później są rzeczywiście, to są analizy prawne, co my mamy zrobić, jak mamy się zachować, ponieważ tak, jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, a jeżeli Sowieci są, to są, jeżeli to są sojusznicy i wkroczą na ziemię polskie, to dokonają agresji, to Francja musi właściwie wypowiedzieć wojnę, powinna Związkowi Sowieckiemu. Bo w tym momencie rzeczywiście tu się zazębiają te, to jest jedno wchodzi w drugą, znaczy sprzeczności już się tak na siebie nakładają, że nie będzie wyjścia. W związku z tym oni już taką ewentualność brali pod uwagę, co zrobić. I od pierwszych dni właściwie, kiedy, znaczy września już oczywiście po wypowiedzeniu głównie wojny przez aliantów, znaczy przez Francję, Wielką Brytanię, Niemcom, Francuzi próbują sondować stronę sowiecką, jaką zachowają pozycję. Czy oni rzeczywiście będą, czy na podstawie właśnie tego paktu Ribbentrop-Mołotow, czy to będzie rzeczywiście, czy oni wystąpią jako sojusznicy i jak się będą rzeczywiście zachowywali w kolejnych fazach konfliktu zbrojnego. I nawet to Durozel już o tym rzeczywiście dawno pisał, że 7 września 1939 roku, znaczy 7 września, to jest 4 dni właśnie po wypowiedzeniu wojny Niemcom, sekretarz generalny Leżer wypuszcza takie informacje, że jeżeli Związek Sowiecki zaatakuje Polskę, to Francja będzie musiała wypowiedzieć wojnę Moskwie. Nie mamy dokumentu, ja nie mam dokumentu francuskiego, który by dokładnie mi to opisywał, natomiast jest dokument rosyjski, ale dopiero z 14 września 1939 roku i to jest raport Surica, ambasadora sowieckiego w Paryżu, który o tych rzeczach pisze, że rzeczywiście Alexis Leżer takie informacje rozpuszcza. Próbuje nas tutaj, znaczy ustawia troszeczkę taki inny sposób myślenia właśnie niż ten oficjalny strony francuskiej, że rzeczywiście, jeżeli do czegoś dojdzie, to Francja będzie musiała wejść w stan wojny ze Związkiem Sowieckim. No, raczej to były, no wiemy, no, posunięcia zupełnie taktyczne na zasadzie pewnego sondowania, dlatego że cały czas właśnie tutaj mówię i w tym momencie no, zbliżamy się, mówię, jeszcze tak powiem, jeszcze tylko podkreślę, że przez całe te dni poprzedzające wkroczenie Sowietów, dokonanie agresji przez Sowietów na ziemię polskie, cały czas w dokumentacji francuskiej występują rozważania, jak powinniśmy się zachować, kiedy Sowieci wejdą. Dalej, nawet z 13 września, czyli dzień po Abbeville, mamy raport ambasadora Francji z Bukaresztu, Thierry'ego, który już przygotowuje stronę francuską, że Sowieci niedługo wkroczą na ziemię polskie. Później jest 14, następnego dnia 14 września jest raport Pajarda, ambasady w Moskwie. Jean Pajard, wyśmienity Jean Pajard, znawca Związku świetnie, Sowieckiego. Tak, jest tak, najlepszy. Świetnie analizujący. Postać niedoceniona, tak, chyba nawet przez samych. Tak, Charles d'Affaire, on był w randze Charles d'Affaire, informujący o tym, że no, to już jest tuż. I teraz nadal. I co mamy zrobić?
I w momencie, kiedy Sowieci dokonują agresji, no to co już o tym mówiliśmy, no nie jest to wypowiedziana wojna, tylko ze strony Sowietów, ochrona mniejszości białoruskiej i ukraińskiej. Dodatkowo tego samego dnia zostaje przekazane stronie i brytyjskiej, i francuskiej przez Sowietów nota informująca, że państwo sowieckie zachowuje neutralność wobec konfliktu niemiecko-francuskiego i brytyjsko, znaczy po wypowiedzeniu wojny, że zachowuje neutralność. Więc to już jest na zasadzie pewnego uspokojenia. Dalej, sytuacja się już tak robi nerwowa i dramatyczna, że o ile w tej takiej drodze, mówię, oficjalnej, kiedy tam Pajart oczywiście idzie do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, no to są te rozmowy, takie próba wybadania, co będzie dalej. 18, czyli dzień po agresji, 18 września 1939 roku, jest taka dość dramatyczna, przynajmniej to tak wynika z zapisu francuskiego. Być może zapis francuski jest troszeczkę naciągany, nie wiem, ale taki jest i jest ogłoszony też w Document Diplomatique Français. To jest rozmowa Daladiera z ambasadorem Surycem, gdzie Daladier stawia wprost pytanie, to co wyście zrobili, czy to jest agresja, czy to jest ochrona mniejszości? I zwracam uwagę na tą drugą część, ochrona mniejszości, to jest ratunek dla Francuzów, to nie jest wojna. Czyli zupełnie nas to stawia w sytuacji właśnie innej. Oczywiście Daladier jest nawet złośliwy w stosunku do, przynajmniej mówię z tego dokumentu francuskiego, tak wynika, w stosunku do sowieckiego dyplomaty i na końcu mówi, czy w końcu chcecie może jeszcze za to Legię Honorową. Tego nie ma w raporcie Suryca, tego ostatniego stwierdzenia i troszeczkę jest bardziej łagodny. Natomiast taka rozmowa była i później jest to 19 i 20 września, kiedy już rzeczywiście Pajart, poinstruowany oczywiście przez stronę francuską, udaje się do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, gdzie oczywiście to stanowisko strony francuskiej no nie jest aprobujące, bo nie mogło być, no bo tak czy inaczej, jakkolwiek to nazwiemy, to jednak wojska sowieckie wkroczyły. W związku z tym oni rzeczywiście podkreślają, że no nie są w stanie, nie mogą uznać tego, co się stało, natomiast nie ma stwierdzenia, że zrywamy stosunki dyplomatyczne, tylko podkreślenie, że rzeczywiście skoro Związek Sowiecki nadal będzie zachowywał tą postawę taką neutralną, no to jest jeszcze nadzieja na kontynuowanie, no powiedzmy, współpracy, a przede wszystkim, znaczy współpracy oczywiście w cudzysłowie, natomiast przede wszystkim nadzieje ze strony Francuzów, że jednak w pewnym momencie Związek Sowiecki przejdzie do obozu aliantów. A no właśnie, i to jest to clue. I to jest clue. Dlatego, że wypowiedzenie wojny, tu jeszcze jest bardzo ważny czynnik w postaci Londynu, tak, na który Paryż zaraz, się ciągle tak, ogląda. Zaraz powiem o Londynie, tak. Wypowiedzenie wojny z Sowietom przez naszych sojuszników będących w stanie wojny z Niemcami byłoby równoznaczne w opinii Londynu i Paryża w wepchnięciu Sowietów w ramiona Niemców, tak, a oni tego to podkreślają, nie chciano. Że jeżeli wypowiemy wojnę, to wzmocnimy jeszcze układ. Znaczy wtedy rzeczywiście definiujemy jednoznacznie Związek Sowiecki jako sojusznika III Rzeszy i mamy nie jednego wroga, a dwóch, a ciągle gdzieś tam w tyle głowy, no właśnie, czy czasami nie grały te sentymenty tej wielkiej Rosji, pamiętanej we Francji z końca XIX wieku, z okresu I wojny światowej, jako wymarzonego sojusznika antyniemieckiego. Przecież to musiało też mieć wpływ. Nie chciano Rosji wepchnąć w ramiona Hitlera i to chyba powstrzymywało nawet na pewno polityków i brytyjskich, i francuskich przed wypowiedzeniem wojny. I tu dochodzimy do nieprawdopodobnego paradoksu. Paradoks zupełnie. Bo ja zwracam uwagę, ciągle jest jeszcze dobrze, już słabiutka, już niemalże nieżywa, ale jeszcze funkcjonująca Liga Narodów. I za agresję przeciwko Polsce Związku Sowieckiego się z Ligi Narodów nie wyrzuca, natomiast za agresję kilka miesięcy później przeciwko Finlandii Związek Sowiecki z Ligi Narodów, symboliczne to już tylko jest, ale jednak zostanie usunięty. To są te paradoksy. Czas nas, Małgosiu, niestety goni. Ja chciałem jeszcze dwie bardzo istotne kwestie podjąć, które zapewne też interesują naszych słuchaczy, osoby oglądające.
brutalna jednak ingerencja Francji właśnie w wewnętrzne sprawy polskie, której nie jedynym, ale może najbardziej wymownym przykładem było jednak utrącenie kandydatury ambasadora Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, który był w Paryżu, jako kandydata na prezydenta, który pojechał z Rzymu do Paryża. Pewnie Państwo nie wiecie, albo może nie wszyscy wiedzą, że Wieniawa nie był źle postrzegany nad Sekwaną. Co więcej, jego żona Bronisława Klaczkina Wieniawa-Długoszowska była agentką wywiadu francuskiego w czasie I wojny światowej. Pracowała przeciwko Rosji sowieckiej, Rosji bolszewickiej w siatce Pierre'a Laurent, kapitana wywiadu francuskiego, który potem został jej szwagrem. Przecież o tym w Paryżu nie wszyscy, ale ci decydenci albo wiedzieli, albo mogli wiedzieć, a mimo tego tę kandydaturę utrącono, ponieważ nie chciano Piłsudczyków. Więc cała ta polska tragedia posłużyła do dosyć cynicznego utrącenia niechcianej grupy politycznej. I tutaj niechlubna rola ambasadora Leona Noela, ambasadora francuskiego w Warszawie od 1935 roku, ale też i już po dymisji Georgesa Bonneta, kierującego resortem, tak, Georgesa Champetier de Ribes i tak dalej, tam oczywiście przy aktywnym udziale też i przynajmniej części polskiej opozycji, no tu wystarczy poczytać dzienniki Anatola Milsteina, który z tym, że Champetier de Ribem omawiał te sprawy. Wieniawę utrącono, nie chciano po prostu bekistów, jak to wtedy mówiono, ale też i trzeba powiedzieć jasno, że wspomniany poseł francuski w Rumunii Thierry, Adrien Thierry, nie zrobił nic, ażeby naciskać na Rumunów w sprawie wypuszczenia tego, co nazywano elitą sanacyjną obozu pomajowego, w tym Józefa Becka. To internowanie im bardzo pasowało, niech oni tam siedzą i nie daj Boże się z tej Rumunii nie wydostaną, co się faktycznie stało. Znamy też i taki, no jednak pełen cynizmu, telegram Leona Noela z 17 września, pisany jeszcze w Polsce, że oto właśnie upada Polska Piłsudskiego, a jeżeli nie Piłsudskiego, to jego bardzo zadufanych w sobie uczniów, jakby cieszącego się niemal z tego, że oto właśnie wali się sojuszniczy kraj. No to są sprawy niewyobrażalne, bardzo smutne, ale jednak myślę, że wymagające też pewnego komentarza, bo chyba się tego nie spodziewali sami Polacy, nawet być może obóz opozycyjny z generałem Sikorskim, który przecież przejechał przez Rumunię. Oczywiście, że przejechał. I to z poparciem dyplomacji francuskiej. I 24 września już był w Paryżu. Już był w Paryżu. Chyba się nawet oni nie spodziewali tak stanowczego wystąpienia Francji przeciwko legalnemu rządowi polskiemu. Tak, to jest rzecz właśnie niespotykana, muszę powiedzieć, bo w tej chwili nawet miała tak przeanalizować dzieje innych, powiedzmy, rządów też w okresach, powiedzmy, wojennym, gdzie sojusznik, państwo, które podpisywało z tą ekipą przecież różne dokumenty i tak czy inaczej współpracowało, gorzej lub lepiej. Już nie mówię tutaj na przykład o tym 1936 roku, gdzie Beck przecież no jednak zaoferował, że po remitazie nad Reni, prawda, gdzie Polska jednak oświadczyła, że jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze, że tutaj jednak w takiej sytuacji, kiedy to wsparcie, kiedy wywiązanie się z umów sojuszniczych było tak istotne, rzeczywiście to zachowanie tego francuskiego sojusznika jest absolutnie nie do obrony. Tu się nie da nic obronić. Tu mówię, możemy próbować zrozumieć oczywiście rację strony francuskiej, ale z naszego punktu widzenia one są absolutnie nie do obrony, zresztą nawet nie do obrony z punktu widzenia prawa międzynarodowego, dlatego że zostało wszystko, wszystkie zobowiązania zostały złamane i dodatkowo zostały, wiele ustaleń było poza polskimi plecami. Myśmy o tym nic nie wiedzieli. To jest straszne. Czy ja mogę zadać podpytanie w ramach tego pytania?
Czy można by się było zgodzić z opinią, no, wyrażaną przez kręgi piłsudczykowskie, że utrącenie właśnie możliwości dostania się Beka do Francji i tej ekipy, która mogłaby kontynuować swoje rządy, wynikało między innymi z tego, że Francuzi obawiali się, iż ludzie tacy jak Bek wystawią im rachunek za zachowanie we wrześniu, czego generał Sikorski bynajmniej nie uczynił, bo uczynić nie chciał, nie zamierzał. On w ogóle uważał, że polska polityka przedwrześniowa to jest seria błędów i tak dalej, nielojalność wobec Francji, jakby zapominając o tym, że lojalny zawsze wobec Francji Benesz też przez tę Francję został sprzedany trochę wcześniej. Czy nie chodziło też o ten rachunek właśnie? Prawdopodobnie tak. I to jest bardzo wielce prawdopodobne, bo tutaj przy całej tej wielkiej polityce, przy wszystkich tych analizach prawnych, ja myślę, że nie możemy zupełnie zapominać o tym czynniku takim psychologicznym też. Że wyobraźmy sobie sytuację, gdyby rzeczywiście Francja no, wywiązała się z umów sojuszniczych, a w momencie, kiedy już powiedzmy wcześniej czy później doszłoby do tej sytuacji, że jednak Rosjanie by wkroczyli, że jednak ziemie polskie zostałyby zajęte, w czasie mówię, gdyby to zostało przesunięte i strona francuska udzieliła gościny ekipie Piłsudczyków i ekipie właśnie Beka. Możemy się tylko domyślać, że Francuzi sobie wyobrażali, no tak, i ten Bek będzie się znowu stawiał i będzie próbował występować znowu w roli partnera, prawda, bo tak zawsze strona polska się zachowywała, że jeżeli mieliśmy sojusznika francuskiego, no to oczywiście to był sojusz nierównych partnerów, ale strona polska starała się być tym takim partnerem, który ma coś do powiedzenia. I ta niezależność polskiej polityki zagranicznej, ona jest oczywiście w tym okresie międzywojennym, mówimy, bardzo, bardzo istotna. I obawiam się, że tego się też obawiali Francuzi, że w warunkach wojennych, kiedy oni tylko współpracują już z Brytyjczykami, kiedy już jesteśmy po Abbeville, no to rząd, który jest rządem Piłsudczyków, gdzie nadal ministrem spraw zagranicznych jest Beck, no właściwie byłby bardzo trudny do przełknięcia dla strony francuskiej i mieliby z tym problemy. I to brzmi strasznie, ja wiem, że to brzmi strasznie. I jeszcze raz powtarzam, z naszej perspektywy to jest właśnie, tutaj nawet trudno wyzbyć się od jakichkolwiek, zrezygnować z jakichkolwiek słów emocjonujących, bo one są po prostu, to fatum, jakie rzeczywiście zaciążyło wtedy na rządzie polskim i to, co się stało, absolutna tragedia ze wszystkich stron, jest czymś przerażającym, że w ogóle na jedno państwo, na jedną ekipę rządową coś takiego spadło i że nic nie zostało dotrzymane, żadne zobowiązanie, że oni zostali sami. I rzeczywiście tutaj to, że mam bardzo wiele poszlak nawet z dokumentów, że Francuzi nawet może partycypowali w tym, żeby jednak była ta interwencja. Ja nie przywiązuję może do tego aż takiej dużej wagi, bo oczywiście były bardzo duże naciski niemieckie, żeby rząd polski został internowany. My doskonale wiemy, że... Tutaj też, przepraszam, że wejdę ci w słowo, czego może nie powinienem robić, ale też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli takie wrażenie, że to Francuzi przyczynili się do internowania rządu. Oczywiście nie. Nie. Tutaj skorzystali. Tutaj działał przede wszystkim, na to są dokumenty, jeszcze przed przekroczeniem granicy przez rząd polski i to na długo przed przekroczeniem, Wilhelm Fabricius, poseł niemiecki w Rumunii, to on przejął ciężar wywierania nacisków, bardzo brutalnych zresztą na Rumunów, żeby Polacy nie pojechali dalej. Jego interesowało rozbrojenie żołnierzy polskich i jego interesowało też przejęcie złota polskiego. Złota polskiego, które Matuszewski, Ignacy Matuszewski, między innymi Henryk Fleyer-Reichmann wywozili wtedy z Polski i szczęśliwie wywieźli. Także Francuzi tu, no, zbiegły się interesy dwóch wrogów, prawda, skorzystali z tej sytuacji i byli bardzo bierni. To jest istotne. Ale rzeczywiście no, jest to postawa niespotykana. Tylko ja to tłumaczę jedną rzeczą. No, cały czas tym pojęciem allié de remplacement. Sojusznik zastępczy. To znaczy okazuje się jednak, że i po takich faktach to widać, że strona polska przez Francję, chyba przez cały okres międzywojenny nie była i wtedy jeszcze we wrześniu 1939 roku nie była traktowana jako taki pełnoprawny sojusznik. To nie był dla Francuzów wymarzony sojusz.
Wymarzonym sojuszem był sojusz z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi. Z Moskwą. I z Rosją oczywiście. No, najlepiej oczywiście nie bolszewicką, ale kto wie, skoro już ta bolszewicka jest, to może byłoby i lepiej, prawda? Te sentymenty się gdzieś tam odzywały. Ja też przypomnę, że przecież Francuzi kontestowali granicę ryską. Oni byli jej przeciwni. Potem ją uznali, ale przecież nie chcieli jej gwarantować. Oni uważali, że granice Polski od samego początku za bardzo są wysunięte na wschód. To się wszystko gdzieś tam kumulowało i no, skończyło się tym, że otwarto drogę dla ekipy generała Sikorskiego, który sformował rząd. Zgodzono się na Raczkiewicza, takiego umiarkowanego Piłsudczyka. Był do zaakceptowania przez wszystkich. Był do zaakceptowania przez wszystkich. Zresztą odebrano mu też plenipotencji sporo i prerogatyw prezydenckich. Ale żeby już ten wątek zakończyć, bo ja mam jeszcze kilka innych, dwa przynajmniej jeszcze takie istotne. Nie chciano Polaków w Paryżu. To my też mało wiemy o tym, może za mało się o tym mówi, że rząd polski został skierowany do Angers, niedużej miejscowości gdzieś tam między Paryżem a Nancy, żeby się ci Polacy no, nie plątali specjalnie pod nogami. No, powiem szczerze, no, to jest jednak też postawa, która jest nieprawdopodobna. I z drugiej strony zgodzili się Francuzi na to, aby Sikorski założył no coś w rodzaju obozu odosobnienia dla wszystkich nieprawomyślnych, ze wskazaniem oczywiście na Piłsudczyków, ale nie tylko Piłsudczyków, w Cerizé na terenie Francji. To są sprawy nieprawdopodobne, które no chyba się w ogóle w dziejach jakiegokolwiek sojuszu to raczej nie zdarzały. To znaczy ja nie znam przykładu sojuszu, który przybrałby no taki wymiar tragiczny dla jednej ze stron tego sojuszu. Tak, ja może tylko tu jeszcze też kończąc ten wątek formowania się rządu polskiego i to już oczywiście tutaj bardzo szeroko mówiłeś o Wieniawie Długoszowskim, z tym wszystkim oczywiście zgoda. Może tylko jeszcze dopowiedzmy, że ta nominacja Wieniawy Długoszowskiego, ona się właściwie odbyła, bo przecież no, został wyznaczony i nawet ten pierwszy numer monitora został, on już był wydrukowany i został zatrzymany. Nie upubliczniony, tak, dlatego że tam było nazwisko Wieniawy Długoszowskiego jako przyszłego prezydenta i przy całym tym tych dramatycznych wydarzeniach, które były z tym związane i paskudnej roli Francji, która jeszcze raz powtarzam, skorzystała, to właściwie dla nich była idealna sytuacja, dla Noela, żeby tamten rząd rzeczywiście utrącić. To o czym tutaj mówiłeś, że no niestety ta polska strona, polska opozycja no swoje trzy grosze dorzuciła tutaj ten wspomniany dziennik Milsteina. No niestety on tam pisze wprost, że musimy posługując się wpływami francuskimi czy związkami z Francuzów no czynić naciski na Mościckiego, żeby to była inna kandydatura. W związku z tym to są takie ewidentne słowa, które no wskazują tutaj na taką, no rzeczywiście ten podział wśród Polaków był okropny i to, że Francuzi sobie no doskonale musieli wtedy już zdawać sprawę z tego, że rzeczywiście rząd, który będzie kierowany przez generała Sikorskiego, będzie rządem lojalnym i to jest też dla nas zastanawiające, że oczywiście poza też Milsteinem, który też był zapatrzony we Francję, ale Sikorski... Lojalnym wobec Francji. Wobec Francji, tak. Lojalnym wobec Francji, że Sikorski no właściwie nie wyciągnął żadnych, przynajmniej nieznane jest mi, żadnych wniosków z tego, co się we wrześniu stało. Bo oczywiście poza tym, że no wiele rzeczy on, no pewnie, że nie był w wielu sprawach informowany i Francuzi w ogóle go nie informowali. I podkreślmy to, że ten rząd na uchodźstwie, on tam po prostu był. Natomiast to nie był partner do rozmów, bo takich spotkań tej Najwyższej Rady Wojennej z przymierzonych było jeszcze kilka w okresie francuskim
i nikt, znaczy raz został zaproszony Sikorski, kiedy była sprawa desantu pod Samą. W związku z tym chodziło o wykorzystanie strony Wojska Polskiego, żeby chodziło o przerzucenie ich na tereny Skandynawii. W związku z tym, i to był jedyny moment, natomiast nie było rozmów na temat planów strategicznych, na temat celów wojny polsko-francuskich. Do dzisiejszego dnia my jako badacze stoimy przed problemem. My nie mamy dokumentów, które by nam ilustrowały stosunki polsko-francuskie. Mówię tutaj o rozmowach, prawda, o ustaleniach z okresu Drôle de Guerre. No to są, ten rząd polski był właśnie w Angers, funkcjonował sobie, prawda. No i tutaj mamy tą dokumentację też polską, oczywiście jak oni działali, ale te stosunki polsko-francuskie w okresie Drôle de Guerre, no to już jest trochę fikcja. I tutaj chcę wystąpić jako advocatus diaboli, ponieważ my, trudno nam się dziwić, oboje jesteśmy polskimi historykami, przyjmujemy polski punkt widzenia na te kwestie, ale chciałem przytoczyć może mało u nas znaną tezę wybitnego, jednego z najwybitniejszych francuskich historyków dyplomacji, Jeana Baptista di Rosella, dawno nieżyjącego, który w pracy L'Abîme w pierwszym rozdziale wyraźnie podkreśla to, co nie jest u nas tak chętnie podkreślane. On mówi, że armia francuska nie była w stanie tak naprawdę wykonać działań ofensywnych, tym stara się usprawiedliwić wszystko to, o czym mówimy. Dlaczego nie była w stanie? Dlatego, że od 1919 roku żołnierzy francuskich, począwszy od generałów, a skończywszy na szeregowcach, uczono defensywy. Cała ta machina wojenna nie była w stanie dokonać działań ofensywnych. I tutaj to, co robią często historycy wojskowości, dobrze, Francuzi mieli samolotów, tyle czołgów, tyle dział, jeszcze więcej od Niemców, mogli zmobilizować jeszcze więcej żołnierzy, rozbija di Rosella swoją argumentacją, no dobrze, ale nastawienie było defensywne, myśmy tego nie potrafili, to jest my Francuzi, to jest to, co chyba dostrzegali polscy sztabowcy, ale może nie w sposób właściwy interpretowali, że faktycznie armia zmobilizowana, ona została zmobilizowana do obrony, a nie do ataku. To jest jednak punkt widzenia części przynajmniej historiografii francuskiej. Trudno go jednak nie skomentować. I o taki krótki komentarz cię proszę, bo chciałem jeszcze potem przejść do samej końcówki września, bardzo istotnych wydarzeń też. Tak, tak, rzeczywiście. Ja się tutaj absolutnie zgadzam, że to jest nastawienie absolutnie obronne, defensywne. Stąd przecież to jest ta linia Marzynota. To jest właśnie tylko nastawienie na to, że żołnierz francuski nie będzie prowadził działań zaczepnych. I takie przekonanie rzeczywiście we francuskich władzach wojskowych istniało. Tak postępowano i tak rzeczywiście zachowywał się Gamelin. Ja tylko jeszcze może tutaj dodam, że a propos tego coś, co powiedziałeś na początku, oczywiście we wszystkich dokumentach, w większości przynajmniej, no, w takiej znacznej większości, oczywiście, że wszędzie występuje Polska, prawda, jako państwo. Natomiast jest taki dokument, ja nie wiem, może jest jeszcze więcej, to co ja znam, właśnie, który wyszedł pod pióra Gamelin. I to są już, to jest chyba około połowy września 1939 roku, gdzie on używa nadal określenia la question polonaise. W związku z tym to jest też takie przywiązanie do tamtego myślenia, ale niemniej jednak rzeczywiście tutaj tym pojęciem Polska się posługiwano. Natomiast ja sama sobie też zadawałam pytanie, na ile strona polska w pewnych sprawach się orientowała, na ile rzeczywiście wierzono, że czy francuski sojusznik nam pomoże, na ile nie. My doskonale wiemy, to ty wiesz najlepiej, bo jesteś autorem tej obszernej, współautorem obszernej monografii
o Józefie Becku, jak Józef Beck do tego podchodził, jak na ile był krytyczny, ale niemniej jednak ten alians był, sojusz z Francją był dość, dla nas dość ważny w dyplomacji przede wszystkim, prawda? W związku z tym myśmy nigdy z tego nie zrezygnowali. Na ile wojskowi, tutaj także Rydz Śmigły, na ile oni mieli nadzieję i wierzyli w to, że rzeczywiście te zobowiązania francuskie będą. Ja mogę sobie to tylko tłumaczyć, ale być może się mylę. To jest oczywiście do dyskusji, że to była generacja, która uważała, że jak się podpisuje porozumienie, to trzeba je dotrzymać. A no właśnie, pacta sunt servanda. Sama końcówka września, 28 września, to jest nowy układ sowiecko-niemiecki. Znowu Ribbentrop pielgrzymuje do Moskwy. Układ o przyjaźni i wspólnej granicy, czy wspólnych granicach, gdzie ta strefa interesów zostaje przesunięta, to znaczy Litwa zostaje włączona do strefy interesów sowieckiej. Natomiast województwo lubelskie i wschodnia część województwa mazowieckiego, już byłego w zasadzie województwa, zostaje włączona do strefy niemieckiej, no dlatego, że żołnierz niemiecki już to zajął i towarzysz Stalin powiedział, że skoro żołnierz już zajął, to nie należy go stamtąd wycofywać. Tam oczywiście jest masa wątków polskich. Rozmawia się też o losach właśnie internowanego rządu. Wzywa się posła, przestraszonego posła rumuńskiego przed obliczem Mołotowa. Mołotow go wypytuje, a co z tymi Polakami? No siedzą w obozach koncentracyjnych, czyli jest dosłownie w konclagierach. Jest takie określenie, pada w tej sowieckiej dokumentacji. Co ciekawe, Mołotow jest zainteresowany zakupem od Rumunów polskich samolotów, w tym Łosi, bo to są dobre samoloty, Sowieci chcą je kupić. Ale nie o tym chciałem mówić. To są pewne ciekawostki. 29 września w Slanik po południu zbiera się rząd polski. Uwaga, rząd, który jeszcze wtedy oficjalnie urzęduje. On jest internowany, ale nie ma jeszcze rządu. Będzie następnego dnia dopiero, 30 września, rząd Sikorskiego. I w trakcie posiedzenia tego rządu ja zawsze zadaję sam sobie pytanie, gdzie są protokoły posiedzeń tego rządu. Czy ktoś je wtedy spisywał, bo my to znamy głównie z przekazu wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, który prowadził dziennik, ten dziennik jest opublikowany. Józef Beck nie tylko mówi o tymże układzie sowiecko-niemieckim nowym, on już o tym wie, zresztą o tym się mówi w prasie, w radiu, ale przekonuje ministrów, że Francja i Wielka Brytania nie wycofają się z wojny. To jest istotne, bo to jest ten punkt widzenia, że wojna nadal będzie koalicyjna, że będziemy mogli ją prowadzić, że ciągle mamy tych sojuszników, że ich nie utracimy. Kwestia może mało znana, ale takie obawy jednak były. To znaczy obawiano się, że no dobrze, no kończymy tę wojnę. Hitler się rozprawił z kolejnym krajem, podpisał z Stalinem kolejny układ, więc causa finita, możemy się wycofać i tak dalej. Czy Londyn, a zwłaszcza Paryż, myślał faktycznie o tym, żeby się z tej wojny wtedy po 28 września wycofać? No raczej nie. To znaczy oni już nie mieli wyjścia. W momencie, kiedy tą wojnę Niemcom wypowiedzieli, i jeszcze raz podkreślę, że dla Francuzów to była, to jest mocno akcentowane, atak Niemców na Polskę jest to agresja i absolutnie ze strony polskiej to jest ta taka legitym właśnie obrona. Jeżeli chodzi o stronę sowiecką, to jest interwencja sowiecka i takiego określenia ono niestety nadal występuje w literaturze francuskiej, ponieważ takiego określenia używali Francuzi we wrześniu 1939 roku, aczkolwiek tam w prasie się ukazywały, gdzie określano to jako agresja, natomiast tak do tego podchodzono.
spieszono się po tym, ten 28 jest bardzo istotny, strona francuska spieszyła się z tym i naciskali rzeczywiście na stronę polską, żeby jak najszybciej uformował się rząd. Dlatego, że obawiano się, że być może Niemcy i Sowieci będą chcieli tutaj powołać jakiś rząd marionetkowy, kolaborujący z nimi i w tym momencie traciłoby to rzeczywiście, to znaczy stawiałoby Francję to w takiej sytuacji, że gdyby tutaj już był rząd, to właściwie Francuzi już by nie mieli zupełnie co robić. Natomiast też jest z naszego punktu widzenia wydarzeniem tragicznym, że właśnie, z jednej strony dobrym, bo rząd polski nadal istniał, chociaż zupełnie w innym składzie i tak dalej, ale była ciągłość ilegalna, bo wszystko konstytucyjna, bo na podstawie 13 artykułu Konstytucji kwietniowej została przekazana władza, został powołany rząd, to jest 30 września, później jest to też 1 października to zaprzysiężenie, ale ten 28, że rzeczywiście śpieszmy się, żeby mieć, stronie francuskiej zależało na tym, żeby mieć rząd polski na swoim terenie. Ponieważ wychodząc z wcześniejszych też planów, że właściwie los Polski będzie uzależniony od końcowego wyniku wojny, Francuzi mieli pewnie prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, bo byłoby dziwne, gdyby byłoby inaczej, skoro zgodzili się na to, żeby rząd polski był na ich terenie, że to będzie pewna taka karta przetargowa, że mamy rząd, w związku z tym zabieramy głos też w sprawie polskiej, jeżeli chodzi tutaj o Europę środkowo-wschodnią. Tak przypuszczam, że to było na tej zasadzie, że jest to pewien taki, to wsparcie francuskie, ale my tutaj właśnie będziemy tym współdecydentami, co będzie się w przyszłości działo, bo sądzono prawdopodobnie, byłoby dziwne, gdyby nie było inaczej, że ta sytuacja, wojna się kiedyś skończy, prawda, i będzie nowe rozdanie. I Francuzi myśleli, że będą w gronie tych, którzy będą też te karty rozdawać. To jest myślenie charakterystyczne dla mocarstwa, wielkiego mocarstwa, bo przecież Francja za takowe się wówczas uważała. Podsumowując, powiem tak, że Francuzi lekceważyli kampanię polską. To znaczy nie wyciągnęli z niej wniosków, mimo że oficerowie polscy sugerowali im, żeby jednak dokonać analizy posunięć wojsk niemieckich, jednostek pancernych, wojny lotniczej i tak dalej. Co więcej, to lekceważenie było czasami bardzo brutalne i takie cyniczne, bo to już nie jest tylko ironia. Ja już o tym kiedyś wspominałem, zdarzały się przypadki, kiedy oficer francuski podawał tylko dwa palce oficerowi polskiemu, ponieważ uważał, że polski oficer ten z przegranej kampanii tak szybko nie jest godzien tego, żeby mu podać całą dłoń. To są tego typu, prawda, wydarzenia nieprawdopodobne. Natomiast zgodzono się na to, aby tę armię Sikorski formował. Oddano też ośrodek w Quai-Quidon znany, zresztą mający pewną polską tradycję, bo tam formowała się też część armii polskiej we Francji w okresie I wojny światowej, tej Armii Błękitnej, nazywanej obiegowo Armią Hallera. Co ciekawe, ja dosyć dobrze znam Les Écoles Militaires Saint-Quidon, bo tak to się nazywa oficjalnie, czyli właśnie ten koczkodan, jak nasi mówili żołnierze. Tam nie ma żadnych śladów po tym, że formowały się dwie armie polskie w czasie I i II wojny światowej. Nawet sugerowałem francuskim przyjaciołom, żeby jakąś przynajmniej witrynkę niedużą otworzyć na ten temat, bo tam mają w środku małe muzeum. Mało kto o tym wie, poza grupką historyków francuskich, to jest w zasadzie historia kompletnie nieznana społeczeństwu francuskiemu, czy nawet tym, którzy tam studiują, tym elewom, prawda, oni też o tym nie wiedzą, co dla mnie było bardzo nieprzyjemnym zaskoczeniem, ale tak to wygląda. Proszę Państwa, nie omówiliśmy wielu kwestii. To się jednak nie da. Proszę zobaczyć, mówiliśmy tylko o wybranych elementach gry dyplomatycznej, politycznej, głównie z akcentem na Francję we wrześniu 1939 roku. Tak wiele kwestii tutaj jest też nawet zaskakujących, niedopowiedzianych. Źródeł pewnie już nowych tak wielu mieć nie będziemy. Może jeszcze ujrzą
światło dzienne, jakieś dzienniki. Mamy dobry przykład z dziennikami generała Edmonda Biła, wcześniejszymi, które 100 lat spoczywały w rękach prywatnych, a okazały się być źródłem no, niezwykle cennym także dla spraw polskich, tych wcześniejszych. Odkrywają kulisy pewnych wydarzeń, więc być może jeszcze historycy będą mogli sporo powiedzieć. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować pani profesor Gumulczyk-Wrońskiej za tę naszą dzisiejszą rozmowę, tym pewnie trudniejszą, że inaugurującą nowy cykl rozważań na temat no właśnie prób utrzymania podmiotowości, też jakiej podmiotowości przez polską dyplomację, polskie władze, polskich polityków w okresie II wojny światowej. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, a Tobie Małgosiu za wyśmienite odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.